To mi ochroniarze ten. Jakiegoś Michaela zabiłem. Może trzeba było ich nie zabijać, god damn it, zostawić ich przy życiu. Co takiego? Biobateria, coś się tu otworzyło? Wow. Czekajcie, biobaterii, nie mogę już wyjąć tego. Biobateria coś zawsze uruchamia. Dlatego ten kibelek był taki ważny dla nich. Ale co się otworzyło? Chang, I think I have something on our secret admirer. Group called Samizdat. Mean anything to you? You mean those conspiracy nuts? Very bad for business. How much do they know? I'm not sure. They're hiding somewhere in the sewers, in the Dovney district. Find out whatever you can. What they know, what they want. If they blow the task force's cover, it's only a matter of time before someone blows up the task force. Don't worry, Chang. I don't want the walls coming down just yet. Okay. Wszystko jest fajne, tylko dalej nie wiem, po co tam była ta biobateria i co ona uruchomiła. Coś na pewno uruchomiła. Ale nic tu nie widzę, ani jakichś sejfów, ani jakichś ukrytych rzeczy. Podejrzani tu są wszyscy goście są podejrzani jak dla mnie. No nic tutaj nie ma. Ani komputerów żadnych. Jeden tablet leży. W sypialni. Nic nie widzę. W tym WC-cie teren zastrzeżony. No bardzo się cieszę, ale... Może trzeba było ich zostawić przy życiu i to będzie miało jakiś swój dalszy związek, tylko jak niepotrzebnie kropnąłem. Może tak być. Dobra, mieszkanie 301, zapamiętajmy je. Może tu jeszcze wrócimy, zobaczymy, jaki jest z tym problem. Teraz się udajemy do siedziby jakichś bliżej nieokreślonych wariatów z archiwum X. O, tu możemy sobie jeszcze przejść. Bliżej nieokreślonych czubków z archiwum X. Musimy się z nimi spotkać i zobaczyć, co wiedzą na temat naszej siedziby. Piętro niżej. Tu widzę mieszkanie bliźniacze do tego, które było u góry. No ale nie mają tutaj niestety też tego miejsca na tą baterię. Może z tym gościem była jakaś misja, ja mu wpakowałem kulkę w głowę. A może z nim można było coś jeszcze pogadać. Okay, it's like stepping back in time. Even the owner is an antique. I did go in once, just to see, but I ran right out again because I came face to face with a creepy looking ogre. That No, gra oczywiście ma dropy, tutaj choć nie, gra jest chyba tak zoptymalizowana, że można mieć dowolny komputer i tak będzie zwalniać. I dowolnie grafikę ustawiać, minimalizować, optymalizować i tak będą dropy. Z niewiadomych w ogóle losowych przyczyn. Nie wiem, czy ona teraz dogrywa tekstury, no ale jest katastrofa, jest dosłownie... Skacze tak, że... ledwo można grać. Nikomu to nie przeszkadza, że wchodzę do kanałów, no fajnie. To ci goście mogą być troszeczkę w szoku, jeżeli się zorientują, że do nich przyszedł właśnie agent agent. Jakim jestem agentem? Tam co za jeden? There is no such thing as free will. We are programmed from birth, heredity, culture, background. I think we make choices, but even they are programmed. Tutaj chyba powinienem broń wyciągnąć, bo... no zapiszemy. Nie wiem, co nas tutaj spotka. Może schowam broń, żeby nie budzić zbędnej sensacji. O, tu jest siedziba od razu, nawet nie trzeba szukać. Z kim możemy pogadać? Hello. Jakie jest nasze zadanie? Odszukaj. Dobra, czyli dziś gościu musi być na tym terenie, może tam. Cywil też, nie? Tam coś jeszcze u góry jest. Jak tam wejść? Miałem taką zdolność chyba wysokiego skakania, ale to miało związek z własnymi nogami. No właśnie. Można było dalej skakać. Siłę i stabilność, ale musiałbym to włączyć, ale teraz nie mogę tego włączyć. A, zaraz jeszcze zerknijmy na tutaj. Na plecy. System lądowania Ikar. Okej. Dopalacz refleksu żywe srebro. Tajfun to nie. Może coś z siłą, system zdrowia. No nic, dobra. Musimy się jakoś wejść chyba na górę, tutaj tego koleżki sympatycznego nie ma. A na górę tak po prostu nie wejdę. Już jestem. Jest. Wyłącznie eksperymentalnie. To jest obiekt misji pobocznej. Czy jeżeli obiekt misji pobocznej otrzyma kulkę w głowę, to misja się zakończy, jak rozumiem, bez żadnych konsekwencji dla mnie. Still think we should lead with moon base. He's right. Moon base is sensitive. Chciałem sprawdzić, co się stanie, gdybyśmy chcieli ich na przykład tutaj wykończyć. Sprawdzimy, czy się misja zakończy, czy jakie będzie miało dalej przebieg. Ja tu jakąś minę mamy, tylko kurczę, ale ta mina to... Chang, you there? What do you got for me? Took care of Samizdat. No one's going to be reading anything about us anytime soon. Oh, I'll cancel the movers. How'd you do it? There was only one permanent solution. No fajnie. I w ten sposób rozwiązaliśmy to zadanie. Nieco siłowo, ale rozwiązane. Wczytajmy quick save'a, nie będziemy usuwać się do zabijania. Spróbujemy z nim pogadać, zobaczymy, co on ma do powiedzenia. Być może da się tego questa poprowadzić w zupełnie inny sposób. Może on nam coś ciekawego zdradzi na temat TF29, coś czego albo o czym nie wiemy. Dobrze, schowajmy broń i zobaczymy, co się stanie, jak tam zajdę między nich ze schowaną bronią, po prostu ich tam normalnie odwiedzę. Hello. Don't shoot. Shit. We're journalists. Who invited the agent type? Who are you? What do you want? Why are you here? You here because of the Dubai story? The article about the moon base? The clones on the moon base? Who sent you? I'm here for Sam's dad. You in charge? I take charge, but I'm not in charge, man. No one owns or dictates the truth. Freedom of information is a collective right, and a collective responsibility. That said, you're gonna break someone's nose, you break my nose. Argumentuj, blefuj. Nie mam zamiaru wszczynać awantur, chcę tylko, abyś współpracował. Lub blefuj, czyli tak gdyby konfrontacja zbrojna. Dobra, w takim razie przejdź do deptania. Pogadajmy z nim. Spent my 20s in a commune, man. I'm all about cooperation. Good. It's about something you've been looking into. It's making some people nervous. What do you know about Brandovos? That little import company? I know there's more than boxes in the basement. We've seen agent types come in and out. The place is a curtain. The first in a series of many. Pull them all back and you'll find... them. Tell me I'm wrong. It's a dead end. Right. Guys like you always come down here because of dead ends. Fine. Then what if it's something other people are already looking into? If someone like you makes too much noise, that may compromise any chance they have of uncovering something bigger. Do you understand? I'm supposed to believe we're colleagues now? Two men in black types. You walk into Picus newsroom, tell them to be hush-hush about something, and they do it. But that's not how it works here. One day, you will all be exposed. If not by me, then someone just like me. Samizdat isn't one voice. K isn't one man. Każdy wariat ma trochę w sobie prawdy. Każda plotka ma w sobie trochę prawdy. I ten czubek też jest wariatem. Ewidentnie, ale odkrył jednak tą firmę transportową, która jest przykrywką. Kontynuuj. Co tu dokładnie robicie? Musicie porzucić tą sprawę, ale nie z powodów, o których myślisz. Co miałeś na myśli, mówiąc, że K nie jest jedną osobą? Nie sądzę, żebym im powiedział, żeby porzucili tę sprawę i oni to zrobią. To na pewno nie tak się potoczy. Samizdat is a media uprising. While Picus panders to corporate tyranny and government bullshit, we pump out the truth. We uncover it, we write it, we publish it. We get our noses broke for it. So you print pamphlets? Well, we do a lot more than that. We got ways of getting into Picus Media network. That's how we disseminate information. Information you get by hacking into places you shouldn't. The truth is buried. If digging it up means skirting a few rules, so be it. Okej, pogadajmy jeszcze o tym K. K is an ideal, the intangible leader of tangible resistance. You can kill me, but then little K would become K. Kill little K and Bones over there becomes K. There's always a K. And what if you kill Bones? You can't kill Bones, man. Bones isn't real. I think he was one of them. He was supposed to be a prince of Belgium, man, but then he broke his condition. We found him inside this fucking cult, all confused, so we reprogrammed him with the truth. Right. Suppose I needed to make a deal with Samizdat. There's no one person I can talk to? Depends on the deal. I mean, there's always going to be an editor. Editor makes the final call on all published material. That would be me. So you could ensure that something doesn't get talked about. Depends on the deal. I need you to stop looking into Brandovos, but not for the reason you assume. Relax, I get it. You don't think I do, but I do. You got to appease your military industrial masters. We've all been there, man. I'm not who you think I am. The kinds of people who manipulate the news, who cover things up. You don't need to convince me that's who the enemy is. The enemy is anyone who conceals the truth. And that's exactly what you're asking me to do. To pretend like that little import company isn't hiding something. I'm asking you to see a difference between conspiracy and discretion. Between people who hide information in order to push their own agendas and those who need to stay off the radar in order to do their jobs. You of all people should understand. Okay. Okay, look. You seem like a reasonable guy. Hell, I've usually been punched by now. I find this refreshing. Here's the deal. We promise to forget all about Brandovos and stay out of your way as long as you give us something better. What do you suggest? The only thing I hate more than secret organizations are toothless media conglomerates who don't hold anyone accountable, who spit lie after lie after lie. So I propose a trade. There are places my people can't get into. You get into one of those places and find me some dirt on the real enemy here. Picus Media. Do that and I'll cut whatever you want me to cut. Who knows? Maybe you'll even learn something. Współpracujmy. Będzie nas to... Dostaniemy kolejną misję. Alright, what do you want to know about Picus? I want skeletons, the kind that companies like Picus come all the way to Prague just to bury. Corporate archiving, man. Corporate archiving, huh? You asking me to break into a bank? I'm not talking fools. To brzmi ciekawie. Ashani Talwar, the Palisade CEO. She leverages her clients, keeps information about them close at hand. She's got something on Picus, I know it. I just can't get to it, but I bet you could. You poke into her office, find something that proves how nasty Picus is, how much they love to piss on the truth, and I promise you this, I'll misplace any file you want. I'll look into it. In the meantime, don't publish anything until I get back. Don't worry. Oh, and while you're there, feel free to snoop around. Who knows what else you might learn. We'll see. Akurat nie bardzo mu wierzę w to, że ja mu dostarczę jakieś wiadomości czy informacje, a on skasuje te pliki, o które ja proszę, raczej wątpię. Raczej weźmie te dane i mnie zaszantażuje albo coś takiego. Our mission to inform people, to offer an offer. Czyli jedno źródło informacji dla ludzkości, no to jest tak, ten koncern medialny, chyba telewizja to jest, a oni są alternatywą. No dobra. Co teraz? Wizyta w banku? 5 punktów Praxis. Dostępne części. Właśnie, czy coś z tych części można zrobić? Aha, mam dostępne części. Mogę sobie wykonać jakieś przedmioty nawet. Ale nie wiedziałem. Biobateria, mina modułowa. Amunicja do Tajfuna. Czym jest Tajfun? Czy ja mam jakiś Tajfun? Dobra, teraz idziemy do tego banku. Tu mamy jakieś nowe informacje, ale nas chyba nie interesują. Karta dostępu do windy to mam. Dowody z dworca, ok. Znaleziono oprogramowanie. Co z tym można zrobić? Nagroda wymieniona, znaleziona. Nie wiem. Aha, to są te kody do tej gry mobilnej, to olewamy. Dobra. Jeszcze zdobyłem jakiś kod. A, tu można było do nich wejść normalnie. Ja wchodziłem gdzieś przez jakieś rury. A, i tu mają ukryte wejście, zobaczcie, jak blisko. Przechodziłem tędy w ogóle. Nie zauważyłem nawet. Dobra, ja wychodzę, kończymy odcinek. Jutro się połączymy już bezpośrednio z banku i zobaczymy, co tam można podziałać. Do zobaczenia jutro. Komentarze, lajki i nieszczęśliwe subskrypcje w moim wypadku są bardzo pożądane. Pozdrawiam, do jutra.